Lewica domaga się wycofania wniosku premiera z Trybunału Konstytucyjnego. Pseudorozprawa. Posłowie Lewicy uważają, że premier Mateusz Morawiecki chce od Trybunału Konstytucyjnego uzyskać licencję na łamanie prawa unijnego i prowadzenie z nią wojenki, choć nie ma konfliktu pomiędzy polską konstytucją a unijnym prawem. Posłowie opozycji ostrzegali przed konsekwencjami takiego sporu, także finansowymi. Trybunał Konstytucyjny w środę w pełnym składzie kontynuuje rozprawę po wniosku premiera Mateusza Morawieckiego z końca marca dotyczącym zgodności z konstytucją niektórych z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty zawarte w liczącym blisko 130 stron wniosku szefa gabinetu sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Lewica, przeciąganie liny, gra, wojenka. Do tej sprawy odnieśli się na briefingu zorganizowanym przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego posłowie Lewicy, Krzysztof Śmiszek i Andrzej Szyjna. Premier Morawiecki, składając wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej, chcę uzyskać licencję na łamanie prawa Unia Europejska i na prowadzenie z Unią wojenki. Za chwilę będziemy mieli do czynienia z kolejnym odcinkiem przeciągania liny, z tą grą, wojenką, którą premier wypowiedział Unia Europejska. W tej grze lepsze karty ma Unia Europejska i instytucje europejskie, które decydują o tym, czy pieniądze z funduszy europejskich przepłyną do Polski czy nie, mówił Krzysztof Śmiszek. Dodał, że jest stałe łącze między Trybunałem Konstytucyjnym a Nowogrodzką, gdzie znajduje się siedziba PiS. Zaznaczył także, że Trybunał nie jest instytucją samodzielnie podejmującą decyzje. Trzeba sobie powiedzieć bardzo jednoznacznie przed tym budynkiem i tą pseudorozprawą. Nie ma konfliktu pomiędzy polską konstytucją a prawem Unia Europejska, konflikt jest wykreowany na potrzeby polityczne, jest pozony, urodził się w głowie Jarosława Kaczyńskiego po to, by odcinać polityczne kupony od wojenki z Unią Europejską. Nie ma konfliktu pomiędzy konstytucją a traktatami, konstytucja mówi wyraźnie, prawo międzynarodowe, jest częścią prawa krajowego. Ten konflikt jest wykreowany sztucznie, mówił poseł Lewicy. Śmiszek podkreślił również, że choć problem jest wyimaginowany, to kary finansowe ze strony TSUE mogą być bardzo realne i z tym mamy już do czynienia w przypadku Turowa. Apelował do premiera o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Konsekwencją będzie wstrzymanie wypłaty. Andrzej Szejna stwierdził, że konsekwencją ciągnięcia przez Polskę sporu z Unią może być dalsze wstrzymywanie wypłaty unijnych środków z Funduszu Odbudowy dla Polski. Przekonywał, że będzie to oznaczało ogromne straty dla kraju. Premier sformułował wniosek do Trybunału po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska z początku marca w sprawie możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Szef rządu zakwestionował przepisy, które w zaskarżonym rozumieniu uprawniają lub zobowiązują organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób niezgodny z nią. Jak podkreślono we wniosku premiera, takie rozumienie przepisu budzi daleko idące i uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, nie znajdując żadnego potwierdzenia w tekście traktatów będących przedmiotem kontroli TK. Premier zaskarżył też normy traktatu w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą. Istotne zastrzeżenia konstytucyjne premiera budzi też zaskarżony przez niego przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów. Rozprawa pełnego składu TK rozpoczęła się 31 sierpnia bieżący rok, jednak wówczas ogłoszono przerwę do 22 września po złożeniu przez przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku o wyłączenie sędziego Stanisława Piotrowicza. Powskazywał m.in., że sędzia ten, jeszcze jako poseł i przedstawiciel klubu parlamentarnego PiS, był jednym z kluczowych polityków, który przeprowadzał zmiany w sprawie sądownictwa.